Druga piątka. Petr Chałupka, Jewgeni Kamieniew, Krystian Dziub, Grzegorz Cudek oraz Mateusz Kucharewicz. No i właśnie teraz krążek wylądował na tafle Lose i tutaj z Neupauerem i z Frankiem będą próbować strzelać gole. Tymczasem Sulka, polskiej hokej ligi, jak na razie nie zdobyli ani jednego punktu, ale uwaga, strzał. Strzał, no odrobny tutaj. Próba teraz zagrania pod bramkę, strzał odrobny. Musi swojego przeciwnika. Uwaga. Aj, teraz rozregulowane dzisiaj te celowniki Nowotarżan. Uwaga, strzał. Słominen próbował. Jeszcze Nowotarżanie nie rezygnują. Zablokowany strzał Bartłomieja. No i mocno niecelne, albo to obok jednego ze słupków. Strzał Franek, aj, teraz wisi ta bramka w powietrzu. No i Power strzał. Nie, w rollingiem po bandzie do Franka. No może teraz Dziubiński. Dziubiński do Neupauera. No i Power na drugą stronę do Dziubińskiego. No chyba zbyt krótko i gol! Franek teraz lokuje krążek pod poprzeczką bramki. Jaka będzie odpowiedź podopiecznych trenera Szopińskiego? Uwaga, strzał! Nie ma gola. Najeżdżał tutaj ładnie. Na razie strzał. Oj, groźnie. Kondraszow. Kondraszow, notabene były zawodnik nowotarskiego klubu, a teraz czterokrotnie swoich sił. Jak na razie tutaj niepokonany. Powrócił Peterson, strzał. No, krążek w bramce. Być gola numer dwa, tymczasem odrobny. Strzał, i teraz odbity krążek od... Krążek przejęty przez Podhale, Szwec. Szwec na drugą stronę, jest gol! Fantastyczna kontra. Emin Szwec zagrał do Richarda Jęczyka, a ten... Strzał, aj, obdrobny. Willik wygrywa wznowienie. Willik na środek, strzał! Soczyste teraz. Znowu próbował Szwec, ciągle Szwec na drugą stronę, strzał, Sid. Teraz błąd odrobnego, pusta bramka, odrobny bez kija. Oj, będzie kara, tak, bezwzględnie będzie nałożona kara. Melduje się z ławki kar na tafli lodowej i nie ma wykorzystanej gry w przewadze. Strzał odrobny, atakowany przez Kondraszowa. Jest Słowakiewicz. Słowakiewicz, indywidualna sytuacja Słowakiewicza. Tercji obronnej. Dobrze popracował Sid na niebieskiej. Siuty, odsłonięta bramka i gol! Łukasz Siuty tutaj miał dużo czasu, żeby przymierzyć, żeby pocelować. Nie, Neupauer. Słominę strzał, a i nie ma gola. Na niebieskiej czai się na podanie Sid i właśnie takowe otrzymuje Sid. Na drugą stronę strzał, gol! Bramka numer 4, Sid fantastycznie obsłużył swojego prowadzenie kontry. Szwec. Emil Szwec na drugą stronę, strzał górą, próbował Richard Jęczyk. No i jeszcze Willik. I co? Dobitka, jest gol! Gol w bramce, niesamowite zamieszanie. Kto tam wykazał się największym sprytem? No popatrzmy, być może powtórka nam odpowie. A teraz syrena kończy tercję numer 2, o czym wspominałem już wcześniej. Przemysław odrobny po 40 minutach. Kamieniew oddaje tutaj krążek do Łupki. Pusta bramka, strzał, gol! Jest natychmiastowy gol. Łukasz Siuty. Dziubiński teraz nieporozumienie z Frankiem. Ale szybko naprawia swój błąd Dziubiński. Dziubiński, Franek, strzał, gol! Tomasz Franek lokuje krążek pod poprzeczkę bramki. Siuty. Łukasz Siuty, dynamiczny wjazd. Siuty i co? Nie ma. Teraz Rybak, uwaga, strzał, dobrze Kapica. Próbował tam, tak jak powiedziałem, celowanego. Porcja braw. Kapica, no dobrze tutaj Błażej. Czy Oliwier Paczkowski pokusi się o uderzenie?
No chyba zbyt koronkowo próbują to rozegrać. Sytuacja, miał praktycznie wyłożony krążek jak na tacy, ale jeszcze Wielkiewicz i prosto w bramkarza. Bez konsekwencji, jeżeli chodzi o straty. Tymczasem Franek! Aj, kolejna! Czard Jęczyk. Jęczyk zamarkował strzał, Chałupka, odegranie do Jęczyka. Jęczyk przed bramkę i co? Gol! Gol numer 8. Chyba tam Kamieniew dokładał łopatkę kija i po raz ósmy. Na pewno szliby dzisiaj spać w dobrych humorach zawodnicy Szarotek, ale uwaga, bo jeszcze tutaj interwencja. Brakuje tej kropki na D, tymczasem. Aj, nie ma gola. 7 sekund i jeszcze Neupauer. Aj, próbował, celował pod poprzeczkę. Bartłomiej Neupauer w samej końcówce chciał zdobyć gola. Miało to w obowiązku, żeby wygrać to dzisiejsze spotkanie, które kończy się 8-0.